księdza dziekana. Z procesją wieczorem, jak bez wina. Jest nas około 250 osób z różnych parafii. Wyruszyliśmy z parafii Pana Jezusa Pięciorańskiego Miłosiernego z Wieruszowa, z naszej parafii paulińskiej, ale są też parafianie z parafii naszego dekanatu, ale również spoza dekanatu wieruszowskiego. W tym roku po raz 278 dociera na Jasną Górę wieruszowska pielgrzymka piesza. Każda pielgrzymka jest wyjątkowa, a obecna przypada w wyjątkowym okresie. Przeżywamy także 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej. I myślę, że każdy jakoś niesie w sercu tak swoje intencje rodzinne, tak jak tu pani obok stojąca mówi, że idzie w intencji dziecka, które potrzebuje uzdrowienia, ale każdy z nas przede wszystkim chce i o to chodzi, by być żywym diamentem w koronie Maryi. Żywym to znaczy być w relacjach miłości z Bogiem i z każdym drugim człowiekiem. Ten entuzjazm, który towarzyszy pielgrzymom, chyba wszystko mówi za siebie, że warto iść w deszczu, w słocie, w słońcu, w nieprzespaniu, w zmęczeniu, by spotkać się tutaj twarzą w twarz z Matką naszą najlepszą, która nieustannie nam mówi, że nas kocha i nieustannie pokazuje na Jezusa Chrystusa. Thank you.
Serdecznie witam i pozdrawiam. Powstanie. Kiedyś tam wędrowałem raz w tej pielgrzymce. Jak byłem jeszcze młody. Najmłodszy pielgrzym 3 lata, Ksawery. Najstarszy pielgrzym Stanisława, 72 lata. 18 skończony, tak? Nie jest najmłodszy. Pielgrzymce jednego spotkania z matką, która wskazuje na Jezusa. I mówi, żebyśmy robili to, co On nam powie. Niech to spotkanie z Matką zaowocuje w waszym życiu. Bóg zapłać za trud pielgrzymowania i szczęść Boże. Zapraszam. Jest to. Daj pani. To mało. Weź pan sobie. No, to jest dobra.